Siemaneczko wszystkim, DC Jim z tej strony, witam Was na moim kanale. Dzisiaj kolejny unboxing. No i tutaj już paczuszka sobie czeka. Jest to dokładnie topka. Widać ona już tutaj za mną. EK XRS 140 Revo T5 PWM. Tak. Black Acryl, tak? Dobra, tutaj chyba tyle z informacji, jakie powinienem Wam przekazać. Tutaj co najwyżej znowu numer. A coś od spodu jeszcze, czekajcie, czekajcie. Pump Combo, o właśnie, to co też napisałem po polsku już Wam, żebyście wiedzieli, to jest połączenie pompki, tak, razem z rezem. Ponoć takie rozwiązanie daje cichsze działanie jeszcze bardziej, ale podobno sama ta pompka D5 jest naprawdę cicha, więc może zbędny bajer, zobaczymy. Dobra, tu więcej chyba nie mam do pokazania Wam, właśnie ten numer co najwyżej. Nie wiem, czy to właśnie jest numer seryjny tych produktów konkretnych. Nie mam żadnego pojęcia, tak czy inaczej Wam pokazuję. Dobra, otwieramy. Dobra. I wyciągamy zawartość. Ciach. Fajny taki pudełeczek, ale fajny bajer taki właśnie. Podobny coś od telefonu miałem. Z której jeszcze mam aktualnie. Dobra, gdzie tu się otwiera? No mamy. Logo już widoczne. A tu jest. Ha, do boczku tak. Ciach. Ciach. Jeszcze raz? Nie. Chyba nie. Dobra, to już mamy. I tu już instrukcja na samym wierzchu. Tak mamy środek jak w poprzednim podce. Czy pudełeczku. A i tu w instrukcji mamy. Co my tu mamy? Jak wygląda pompka w środku? Ciach. Jakieś tutaj różne montaże, na przykład reza. Bo tu mamy na przykład z tym logiem EK, samym filtrem, z filtrem i właśnie logiem EK i jakąś tutaj rurką HD Tube. Czyli może po prostu, żeby odprowadzenie jakieś inne było. No i tutaj już montaż, tak, montaż na samej górze pompki. No, widzę to, że słabo naprawdę widać, to jest za jasno, żeby widać coś było na białej kartce. I tutaj podłączenie do pompy, więc tutaj do domu. Troszeczkę instrukcja. Dobra. I tutaj już mamy ciach. Kluczyki. Wow, i to jest trzy rodzaje. Widzę. Mamy też właśnie ten ala filtr, chyba taką, bo tak to się zdaje, że to jest filtr właśnie, naklejkę, na której widać rozstawienie śrubek, po prostu jeśli nie macie, nie wiecie jak to właśnie nawiercić, to właśnie naklejacie sobie to w tym miejscu, gdzie trzeba, wiercicie, naklejkę ściągacie, jeśli Wam już nie jest potrzebna i przykręcacie właśnie uchwyt do pompki, tak. A, tutaj w ogóle jest rurka jeszcze. Właśnie tam czwarty ten wariant z tym rezem. Tutaj mamy takie bydle. Trochę ciekawie to wygląda. Jest to zapewne też do montażu potrzebne, tak mi się wydaje. Na tą chwilę nie wiem. Aha, teraz czekajcie, muszę to jakoś wyciągnąć. Prawie za naciskiem jest ta pompa przesadzona. I czy coś jeszcze oprócz pompy jest tutaj wsadzone? Chyba nie, bo tu już sama już taka pianka owinięta była mną. No i tak się prezentuje też dosyć duże bydle. Mimo wszystko. No, jakoś to podpieczętować za dom pląba. Podpieczę. O, i mamy. Fajnie się prezentuje. No ja. Planuję, powiem tak, może co najwyżej wsadzić większą, tego reza, żeby był większy, o wiele wyższy, ale to na razie zostawiam tak jak jest, tutaj więcej nie mam. Nie wiem, czy tu mogę to jakoś ładnie ściągnąć, chyba tak, powinno się dać. I to jest pewnie ta guma, to jest zupełnie zapas, czekajcie, to jest tutaj też wsadzone w tym miejscu, pewnie to jest zapas. Żeby mieć dwa rodzaje, albo zapewne jakieś inne tłumienie. To może być też to, bo widzę, że to są inne jakby te ząbki, które tu widzicie w środku. Tu są całkiem inaczej rozstawione, więc to może być też
pod tym kątem to zrobione. Dobra, od spodu tutaj kabelki. Ja tu próbuję to rozpątać tak na szybko, żebyście widzieli to mniej więcej, co tu mamy. O, tutaj, tutaj. Jejku, ale naplątamy. Dobra, mniej więcej coś mi się tutaj udało rozplątać. Te kabelki też nie za krótkie, bo nam gdzie łatwo je schować. O, taki głośno kabeleczki. Molexowy, dwa piny tutaj tylko widoczne. Na pewno zasilanie, a drugie, dwa kabelki już tutaj na podłączenie do płyty na przykład. Albo właśnie pod kontrolę obrotów, ale w moim przypadku ja już wiem, że nie da rady podłączyć tej pompy, a ona ma za dużą moc, tak? Za dużo prądu pobiera, więc tutaj nie da rady pod moją kontrolę, za słaby jest. Czy tutaj coś mam na ten temat napisane? Tak, max 30 W, a u mnie kontrolę chyba do 15 obsługuje, więc nie da rady. Nie da rady po prostu tego podłączyć. Tak, tutaj mamy właśnie o. Uchwyty pompy, żeby właśnie przykręcić sobie do ściany, do obudowy i żeby sobie tak właśnie ona się trzymała. Właśnie jakbym wymieniał na większy rez tutaj, żeby mieć tą wyższą tę górę. Prawdopodobnie jeszcze tutaj takie obejmy sobie to kupię. Właśnie też tak podobnie to wyglądało, żeby to po prostu wyżej, żeby też całość jakoś w miarę trzymała. Też wiadomo, to jest taka solidna konstrukcja, że może nie trzeba będzie, ale wiadomo, jakieś rezonanse mogą się robić. Więc lepiej sobie takie coś będzie może załatwić dodatkowo. I to chyba by było tyle. No nie będę tego rozkręcał, wiadomo, teraz. Na pewno jakoś częściowo może środek zobaczycie już przy samym montażu tego w budzie. Więc to by było naprawdę tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!